Wielu z Was pewnie ma problem taki jak ja, czyli przy komputerze spędza większość czasu swojego życia. No i denerwuje się człowiek, kiedy upierdoli sobie klawiaturę jakimś jedzeniem, okruszkami, czymkolwiek. Potem jak ją obraca, to można sobie po prostu wytrzepywać z niej okruszki. Jakiś syf totalny, bakterii pełno, no nikomu to nie na rękę. Dziś postanowiłem nagrać wideo tutorial, jak temu zaradzić. A więc mamy komputer. To jest akurat monitor. Komputer też jest. Mamy tą szczęsną, nieszczęsną klawiaturę. Będzie nam potrzebny też taki prowizoryczny pokrowiec. U mnie to jest taka szmatka. W zasadzie to dostałem do jakichś kurwa tarcz hamulcowych. Nie wiem, to się chyba na rękę zakłada, na głowę, nie wiem. Ja znalazłem inne zastosowanie. A więc tak, jeżeli chcemy, żeby ta klawiatura była czysta, nie kurzyła się, a przy okazji pełniła funkcję akustyczną, czyli chodziła nieco ciszej niż tak, robimy pewne działanie. Maszyneczkę odsuniemy. Bierzemy ją, strzepujemy gdzieś na boku, kładziemy na klawiaturę. I teraz jest tak. Mając klawiaturę, mając ten prowizoryczny pokrowiec, włączam sobie przykładowo notatnik. I teraz tak. To co piszę, to co mówię, to sobie rymuję. Jadę dalej, nie patrzę na klawiaturę, nie przejmuję się brakiem pokrowca, po prostu bezpiecznie, czysto, dużymi literami piszę wykrzyknik. No a jak inaczej? Chwilami zastanawiam się, literówka, zastanawiam się, czy ta klawiatura jest w ogóle potrzebna. Krzysiek. A więc tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie to taki prosty amatorski filmik. Aczkolwiek chciałbym wideoblogerem się stać, także prawdopodobnie będzie więcej live tipów na moim kanale. Zostawcie kciuki, komentarze. Pozdrawiam, miłego weekendu. Hej!